Mieszkańcy Sejn sprzeciwiają się likwidacji miejscowego sądu. Sejnianie chcą, ażeby miejscowy sąd pozostał. Jak już informowaliśmy, burmistrz miasta otrzymał wiadomości, z których wynika, że istnieje bardzo duże zagrożenie likwidacji placówki lub ograniczenia jej rangi. Miałoby to nastąpić w ramach reorganizacji sądownictwa. Dziś zapytaliśmy mieszkańców miasta, co sądzą o planach likwidacji placówki. Ci mówią zgodnie, sąd powinien być w Sejnach. Słyszałam, że ma być zlikwidowany sąd w Sejnach. Tak, teraz o wszystko się sprawy sądowe są, różne przestępstwa drogowe, jakieś tam właściwie nie przestępstwa, ale jakieś wykroczenia już w sądzie, no to żeby sąd był bliżej obywateli, to by lepiej było. My za tym, żeby pozostał sąd, bo mamy to blisko, nasz powiat jest. Księgi wieczyste nasze już tu są i nam jest wygodnie, dosyć bliżej jak do Suwałk, nie? Do Suwałk jeździć, no trzeba, kto ma jeszcze samochód, to jeszcze jak PKS-om, teraz weź sieci i potem i z powrotem i wszystko, no to dajcie spokój. Jeśli ktoś jakoś ma sprawę, no to lepiej tutaj na miejscu niż jeździć, o wiele niewygodniej, bo tutaj wsiadł, szybko przyjechał i już, a tak to no, niestety, no trzeba. Dobrze, jak ktoś ma samochód i ma czas, to pojedzie, jak nie, to autobusem, no nie pasuje, niestety. O. Potrzebę istnienia placówki widzi nawet młodzież z miejscowego liceum. Likwidacja sądu to zmniejszenie ilości miejsc pracy, mówią uczniowie. No myślę, że to jest zły pomysł, bardzo zły pomysł, bo wiadomo, że sąd powinien być w każdym mieście, żeby no, każdy człowiek mógł załatwić swoje sprawy jak najbliżej, żeby nie musiał gdzieś się tłuc po innych miastach. Wiadomo, że nie każdy zna te inne miasta i niełatwo mógłby dostać się do takiego miejsca. Sąd daje też jakby dodatkowe miejsca pracy dla ludności sejneńskiej. Młodzi ludzie w Sejnach mają dużo problemów z prawem i na przykład przeważnie większość ludzi to są osoby biedne i nie mają jakby transportu do Suwałk, bo to jest najbliższy sąd, oprócz Sejn. Ktoś ma problemy, powiedzmy, z rodziną, nawet wiadomo, że na naszym terenie jest duży problem z używkami i tak samo jeśli chce iść do prawnika i się poradzić, nawet rozwiązać ten problem, to jednak łatwiej jest tu, tutaj, gdzie możemy spotkać ludzi, których znamy. Moim zdaniem są to, chodzi tutaj o pieniądze, nie? Bo każdy każdego zna i myślę, że każdemu jest łatwiej się dogadać między sobą, a ludzie są tutaj życi i potrzebują takich instytucji jak sąd. Przypomnijmy, że w obronie sądu stanęli miejscowi radni i burmistrz. Do sprawy jeszcze wrócimy.